Jedną z najdalszych na ten moment galaktyk jest Jade CGS Z13-0. Oprócz swojej dużej odległości od Układu Słonecznego, która wynosi 33,6 miliarda lat świetlnych, posiada również miano najstarszej galaktyki widzialnej w Wszechświecie. Ten obiekt został odkryty 29 sierpnia 2022 roku przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba. W kwietniu 2023 roku powstała sugestia, że ten obiekt nie jest galaktyką, a ciemną gwiazdą, wokół której znajduje się gigantyczna ilość masy liczona w milionach masy Słońca. Niezależnie od tego, czy ten obiekt jest galaktyką czy gwiazdą, nie zmienia to informacji, że ten obiekt jest położony bardzo, bardzo daleko. Jednak ktoś, kto zna trochę informacji na temat Wszechświata oraz wie, że prędkość światła w próżni jest największą prędkością, jaką można osiągnąć, może zauważyć, że dystans 33,6 miliarda lat świetlnych od nas jest prawie 2,5 raza większy od wieku Wszechświata, który na ten moment wynosi około 13,7 miliarda lat. W jaki sposób obserwowany Wszechświat może być większy od czasu, jaki potrzebowałoby światło na przebycie dystansu w czasie wieku Wszechświata? Czy okazuje się, że jednak prędkość światła jest większa? Nie. Takie różnice w odległościach względem czasu wynikają z tego, że Wszechświat od momentu jego powstania rozszerza się. To powoduje, że obiekty, które są od nas oddalone, są oddalone jeszcze bardziej. Jak jednak zauważono, że Wszechświat się rozszerza i nie jest to po prostu błąd w obliczeniach? W 1912 roku amerykański astronom Weston Melvin Slipper odkrył, że światło z daleko oddalonych galaktyk jest przesunięte ku czerwieni. Wtedy nie oznaczało to za dużo, ale spowodowało, że ludzie zaczęli się nad tym zastanawiać. W 1922 roku Alexander Friedman użył wzorów na równanie pola Einsteina, żeby dostarczyć teoretycznych dowodów na to, że Wszechświat, w którym żyjemy, rozszerza się. Po kolejnych kilku latach dowiadywania się coraz to nowszych informacji na temat Wszechświata, dokładniej w 1929 roku, człowiek, który nazywał się Edwin Hubble, podczas swoich obserwacji wtedy w największym dostępnym teleskopie, zmierzył, w jakim stopniu to przesunięcie ku czerwieni następuje. Zmierzył też ich względne odległości, mierząc pozorną jasność klasy gwiazd zmiennych zwanych cefeidami w każdej galaktyce. Kiedy jednak z równań na odległości względnych postanowił wykreślić przesunięcie ku czerwieni, to zauważył on ważną rzecz, że przesunięcie ku czerwieni oddalonych galaktyk wzrastało jako funkcja liniowa ich odległości. Wyjaśnieniem tego, dlaczego tak się dzieje, było to, że Wszechświat się rozszerza. W coraz co późniejszym czasie próbowano określić przybliżone wartości, w jakich to rozszerza się Wszechświat. Do mniej więcej połowy XX wieku wartością, jaką przyjmowano, to od 50 km na sekundę na megaparsek do 90 km na sekundę na megaparsek. Ta różnica wynikała ze względu na różne sposoby rozwiązywania tego, jak szybko to się dzieje. To, że kosmos rozszerza się przykładowo 50 km na sekundę na megaparsek, oznacza, że z każdym megaparsekiem, czyli dużą jednostką odległości, Wszechświat rozszerza się o 50 km w ciągu każdej sekundy. Te informacje pozwoliły oszacować, jak długo istnieje Wszechświat. Prędkość rozszerzenia Wszechświata jest nazwana jako stała Hubble'a. Co ciekawsze, stała Hubble'a nie do końca jest stałą. Na obserwacje światła, które podróżuje do nas z daleko położonego obiektu, nie wpływa jedynie stała Hubble'a, która jest obecnie, ale również ta, która była wcześniej, kiedy ten obiekt zaczął wytwarzać światło, gdy Wszechświat rozszerzał się wolniej. Ta stała na przestrzeni lat była i jest coraz bardziej precyzowana. I teraz wynosi około od 69 km na sekundę na megaparsek do 74 km na sekundę na megaparsek. Niezależnie od tego, jaką wartość ma stała Hubble'a, można zauważyć, że Wszechświat trochę już istnieje. Dokładnie około 13,7 miliarda lat. Przekładając to na sekundy, to około 4,32 razy 10 do 17 sekund, czyli całkiem sporo. Skoro Wszechświat z każdą sekundą się rozszerza, to dlaczego po tak długim upływie czasu, jak dla organizmów, jeszcze wszystko się nie rozleciało? Jak już powiedziałem, stała Hubble'a nie zawsze była taka sama, ale nawet pomijając tą informację, to nie do końca tak jest, że Wszechświat się nie rozleciał. Z rzeczy, które wiemy dzisiaj, wiemy, że Wszechświat kiedyś był tylko bardzo małym punktem w przestrzeni. I w pewnym momencie ten punkt zaczął swoją ekspansję. Rozszerzanie, którego dokonuje Wszechświat, nie odnosi się do wszystkich obiektów, które się w nim znajdują. To rozszerzanie odnosi się w znacznej mierze do przestrzeni. Tutaj też jednak można dostrzec nieścisłość. Przestrzeń nie istnieje przecież tylko jedynie pomiędzy na przykład nami, a galaktykami, które są oddalone miliardy lat świetlnych. Ta przestrzeń w tych samych właściwościach występuje również pomiędzy Ziemią a Słońcem. Czy to oznacza, że Ziemia ucieknie z orbity okołosłonecznej ze względu na rozszerzanie się Wszechświata? Nie, bo istnieje tutaj coś przeciwdziałającemu kosmicznej ekspansji. Precyzując, to pewna siła, która nie tylko trzyma planety na swoich orbitach, ale również różnego rodzaju organizmy trzyma na powierzchni Ziemi. Tą siłą jest siła grawitacji. Jest ona na tyle silna, że powoduje, że takie obiekty nie odlatują w nieznanym kierunku przestrzeni kosmicznej. Czy działa to w nieco większej skali? Tak. Nie wszystkie galaktyki się od siebie oddalają. Przykładów wcale nie trzeba szukać daleko. Wystarczy spojrzeć na galaktykę Andromedy, która jest położona od nas około 2,5 miliona lat świetlnych. Ta galaktyka za około 4,5 miliarda lat połączy się z galaktyką Mleczną. Nic nie wskazuje na to, żeby rozszerzanie Wszechświata miało jakiś większy wpływ na to wydarzenie. Na dodatek powiem, że gdyby ktoś postanowił żyć taki długi okres czasu, to nie musi obawiać się o to, że zderzenie się dwóch galaktyk zakończy swoje istnienie, ponieważ przestrzeń pomiędzy gwiazdami wewnątrz galaktyk jest ogromna, a samo połączenie będzie bardziej przenikaniem przez siebie dwóch galaktyk.
Galaktyki, układy planetarne czy gwiazdy to jednak gigantyczne obiekty z bardzo dużymi grawitacjami. Co gdyby jednak zejść niżej w skali, schodząc z coraz to większych obiektów do coraz mniejszych? Do planet, do meteoroidów, do kosmicznego pyłu, do cząsteczek, aż w końcu zeszlibyśmy do atomów. Czy przykładowo atom wodoru nie rozleci się na osobno proton i elektron ze względu na rozszerzanie się przestrzeni? W końcu, jeśli przyjrzeć się budowie atomu, to w znacznej ilości składa się on z wolnej przestrzeni, a masa elektronu w porównaniu do masy protonu jest praktycznie znikoma. Tutaj, o ile nie działa na tyle silna siła grawitacji, która mogłaby przeciwstawić się sile rozszerzania, tak istnieją tutaj siły atomowe, które już mogą to zrobić. Jedną z takich sił jest na przykład siła elektromagnetyczna. Co ważniejsze, to, że z badań wynika, że atom nie mógłby doświadczyć niczego pośredniego w swojej wielkości. Mógłby albo jedynie się rozszerzać, albo mieć swoją stałą wielkość. Nie mogłoby dojść do sytuacji, kiedy to atom rozszerzałby się do określonej wielkości, a potem zacząłby przeciwstawiać się rozszerzeniu wszechświata. Co więcej wynika, atomy na przykład wodoru nie wskazują na to, że rozszerzenie kosmosu jakoś na nie wpływa. Przechodząc teraz do obiektów nieco większych od atomów, czy na przykład człowiek może rozszerzać się wraz z rozszerzaniem wszechświata? Nie. Podobnie jak przy atomie, na człowieka działają siły elektromagnetyczne, które utrzymują ludzi w takich postaciach, jakich są. Co jednak stałoby się, gdyby wyłączyć taką siłę? Czy spowodowałoby to, że po jakimś czasie człowiek by się rozleciał? Tak. Zacząłby dosłownie rozpływać się w powietrzu, a po odpowiednio długim czasie i sprzyjającym temu warunkach, mogłoby dojść do tego, że atomy, z których składał się człowiek, znajdują się wiele miliardów kilometrów od siebie. Czy rozszerzanie kosmosu, które raczej nie zagraża człowiekowi, ma jakieś zalety? Tak. Jedną z takich zalet jest to, że prawdopodobnie przez to, że wszechświat się rozszerza, istniejemy. Tylko w jaki sposób rozszerzenie wszechświata wpływa na to, że na Ziemi żyją ludzie? Wszechświat jest skończony, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Istnieją też jednak równania Newtona i Einsteina, które pokazują, że wszechświat powinien już dawno się zapaść. Jak można zauważyć, tak jednak nie jest. Dlaczego? Przyczyną może być właśnie rozszerzenie wszechświata. To również oznacza, że wszechświat prawdopodobnie rozszerza się od początku jego powstania. W przypadku, gdy wszechświat jest otwarty lub płaski, to sama informacja o tym, że kosmos ma skończoną przestrzeń, nie oznacza tego, że wszechświat kiedyś przestanie się rozszerzać. Po prostu skończona wartość powierzchni coraz bardziej będzie się zwiększała. Taka informacja na temat wszechświata pomogła też położyć kres wielu paradoksom, które trapiły astronomów od starożytności aż po początek XX wieku. Patrząc teraz z drugiej strony, czy taka właściwość wszechświata ma jakieś znaczące wady? Jak również inne rzeczy, które oferuje nam wszechświat, to tak, ma wady. To rozszerzenie zachodzi bardzo szybko. Jak już też wiele razy dzisiaj powiedziałem, czym obiekt jest dalej, tym to rozszerzenie zachodzi szybciej. To może powodować pewnego rodzaju komplikacje przy dalekich podróżach. Jeśli dzisiaj chcielibyśmy odwiedzić na przykład Plutona, to po jakimś czasie, jeżeli tylko rakieta byłaby wysłana w odpowiednim kierunku, doleciałby do powierzchni Plutona. Natomiast gdybyśmy dzisiaj mieli pojazd, który potrafi osiągać prędkości bardzo bliskie światu, czyli do bardzo dużo dziewiątek po przecinku, i postanowilibyśmy dolecieć do już dzisiaj wymienionej najdalszej galaktyki, jaką jest JGSZ-13-0, to istnieje wielka szansa, że nie dotarlibyśmy tam. Nie ze względu na to, że po drodze taki statek uderzyłby w jakiś obiekt, ale ze względu na to, z jaką prędkością rozszerza się sama przestrzeń. Prędkość jej rozszerzania może dojść do tak dużych prędkości, że nawet prędkość światła nie dałaby rady. To blokuje nam odkrycie wszystkiego, co można zauważyć na nocnym niebie. Wiele z obiektów, które widać, jest po prostu poza naszym zasięgiem. Jak więc widać, rozszerzanie się wszechświata nie zagraża życiu na Ziemi, ani budowie atomów. To rozszerzanie prawdopodobnie pozwoliło na istnienie czegokolwiek we wszechświecie. I jednak dokładnie ta sama właściwość powoduje, że rzeczy, które widać na nocnym niebie, będą już na zawsze dla nas nie do odkrycia. Samych informacji na temat rozszerzania się wszechświata może pojawić się jeszcze wiele. W przyszłości, ze względu na nowo poznane fakty, będzie mogło się okazać, że atomy nie są w stanie nienaruszalne przez kosmiczną ekspansję. Podobnie też planety, gwiazdy, układy, galaktyki i inne obiekty kosmiczne.